odpowiednie Różnego rodzaju ulgi podatkowe, bo to przecież fajnie wygląda, i 3000 tysiące nowych miejsc pracy, tylko że brakuje rąk do pracy, więc pewnie będziemy sprowadzać kolejnych pracowników z zagranicy. Bo jak znowu media donoszą, jesteśmy rekordistą, jeżeli chodzi w Unii Europejskiej pod względem imigracji do Polski zarobkowej. Mamy w stosunku do 2000, 2017 roku w stosunku do 2017 roku w 2018 było o 40% więcej w ogóle pozwoleń na pracę najwięcej w Unii Europejskiej mamy już ponad milion pracowników z Ukrainy natomiast z tych statystyk wynika również że bardzo często odmawiamy pracownikom spoza Unii Europejskiej, wiadomo bo bo to nie, są, to nie są pewnie biali yy, yy, i tak dalej. Yy, a może z innych przyczyn, oczywiście, yy, pewnie się nie kwalifikują. Wracając do tematu bezrobocia, to niskie bezrobocie te 5,1%, jak doniosł GUS, najniższe od 30 lat to jest i dobra wiadomość, i yy, zła wiadomość, tak? No, bo z jednej strony dobra wiadomość, można się chwalić, że wszyscy, którzy chcą, mają pracę, chociaż znowu z innych statystyk, to chyba pan Piechociński ostatnio gdzieś taki mem wrzucił na, do sieci, wynika, że połowa Polaków, którzy mogliby pracować, w ogóle nie pracuje z różnych przyczyn, prawda? A dlaczego mieliby pracować? Dają to bioro, państwo pomaga, inni pracują, no to chyba bardzo dobrze, tak? No właśnie, czyli dobra informacja niekoniecznie musi być informacją bardzo dobrą. Bo niskie bezrobocie jest wielkim też zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego, czy w ogóle dla, dla funkcjonowania gospodarki. Miejsc, miejsc pracy pewnie nie brakuje. Inna sprawa, jaka jest jakość tych miejsc pracy, jakie są wynagrodzenia. No więc, jak to zwykle z danymi makroekonomicznymi, bywa różnie to można interpretować, ale epokowo niskie. Bezrobocie jest w niektórych regionach, czy tam w Wielkopolsce nawet, czy pewnie w wielkich aglomeracjach jeszcze, jeszcze lepiej. W Wielkopolsce bezrobocie 2,4%. Tak? Oczywiście wiemy, że rodzajów bezrobocia też mamy bardzo wiele i są one różne. Mamy przecież również naszą emigrację zarobkową, etc., etc. ale jest to pewnie też jakiś tam news of the, of the day albo of the week. Jakby tego nie, nie interpretować a że emigranci do nas przyjeżdżają, niech przyjeżdżają taki fajny przykład i success story przeczytałem gdzieś ostatnio, a mianowicie pana, pana z Bangladeszu o imieniu, albo o nazwisku Zahir z czym się wam to kojarzy tak, tak, z narodową polską potrawą no, tu się świnka nie ucieszy kebabem, tak, kebabem kebaby jak wiadomo są wszędzie, tak jak pizza jest wszędzie czyli gdybyś to jakiś Marsjanie w Polsce wylądował raptem to i po, pojechał a poleciał chyba swoim spotkiem czy innym jakimś cygarem latającym do wybranego polskiego miasteczka na północy, na południu, wschodzie czy zachodzie, to by pewnie od razu pomyślał, że Polacy najwięcej jedzą właśnie, jedzą właśnie kebabu albo pizzę, bo to jest tak wynika też z naszych różnych peregrynacji po różnych prowincjach za klientami, nie tylko kebab i pizza są wszędzie mówiąc krótko w panzachie Sześć lat temu, po przyjeździe do Łodzi, założył sieć kebabów, która liczy obecnie w Polsce ponad 60 punktów. Więc całkiem niezły sukcesy. sieć się rozwija i biznes się rozwija. Bardzo nam się to podoba, chociaż śwince pewną mniej, prawda? Bo to w końcu mięso, a my też staramy się jedzenie mięsa ograniczać i z przyczyn klimatycznych i nie tylko, również zdrowotnych, bo to podobno za zdrowe nie jest, żeby tego mięsa za dużo jeść. Wracając do jeszcze tematów, które nam się tutaj pojawiły, o polecamy Wam razem ze świnką blog Pana Prezesa Nartowskiego, naszego starego znajomego z Polskiego Instytutu Dyrektorów. Była taka organizacja, która propagowała. Ład korporacyjny, corporate Governance no szkoda że, szkoda, że to niespecjalnie ostatnio w Polsce i w ogóle, w ogóle chyba nie, nie tylko ostatnio było popularne, jest grupa ludzi, która dopopularyzowała, ale słabo z tym jest bardzo. W każdym razie, pan prezes Nartowski, świetny dziennikarz dalej pisze, pisze swój blog. Andrzej Nartowski możecie o Corporate Governance, możecie to wygooglać. Fajny ostatni artykuł dotyczący szykującego się przejęcia M-Banku, bardzo znany wszystkim przedsiębiorcom i nie tylko bank internetowy przede wszystkim, który należy do tej pory, jak wiecie, do niemieckiego Commerzbanku, który chce się tej polskiej swojej, tego swojego polskiego oddziału pozbyć, chce go sprzedać i różne teraz chodzą znowu słuchy o nadchodzącej polonizacji, a prawdopodobnie również Zgodnie z obecnymi trendami nacjonalizacji. No więc my, jeżeli chodzi o tę nacjonalizację stanow stanowczo jesteśmy za polonizacją, a stanowczo nam się nie podoba nacjonalizacja. I o tym też pisze pan prezes Nartowski. Nacjonalizacja jeszcze nikomu również żadnemu narodowi na dłuższą metę na dobre nie wyszła. Zapraszamy w każdym razie do tego artykułu. To na dzisiaj tyle. Wkrótce kolejny odcinek podcastu. Jeżeli możemy jeszcze powtórzyć, z uporem maniaka jedźcie wolniej, noga z pedału, gazu. Jeżeli. O proszę. I tu mamy doskonałą, doskonałą ilustrację dźwiękową. Jeżeli słyszeliście: Wyjechałeś spóźniony, to przyjeźdź spóźniony. Życie jest i zdrowie najważniejsze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, bye, bye. bye.